Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Zwiększ swoje plony. Szeroki wybór nawozów w super cenach. W ofercie także środki ochrony roślin. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mamy piątek, 15 kwietnia, Paulina Sadowska-Owczarek. Serdecznie Państwa witam i zapraszam na magazyn miejski. Takiego rozwiązania jeszcze w Kaliszu nie było. W wielu miastach w Polsce funkcjonuje ono już od lat. Na ulicy Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego już za 2 miesiące pojawi się specjalny pas dla rowerzystów. Odbędzie się to kosztem ruchu samochodowego. Dwupasmowa do tej pory Śródmiejska zostanie zwężona do jednego pasa. Te inwestycje wybrali sami Kaliszanie. 2 lata temu, w 2014 roku, podczas pierwszego w historii Kalisza Funduszu Obywatelskiego, zgłoszono zadanie ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Śródmiejskiej. Zagłosowało na nie blisko 2,5 tysiąca Kaliszan, a inwestycja znalazła się na 6. miejscu na 13 pod względem uzyskanej liczby głosów. Pozornie proste zadanie okazało się jednym z najbardziej trudnych w realizacji. Problemy pojawiły się już na samym początku, czyli na etapie projektu. 4 razy ogłaszano konkurs na jego wykonanie i albo nie było w ogóle chętnych, albo ich oferty były zbyt drogie. W końcu ówczesny jeszcze Zarząd Dróg Miejskich porozumiał się z firmą, która wykonuje inne projekty drogowe dla miasta, by to ona zajęła się tym zadaniem. Projekt jest już na finiszu. Generalnie idzie w tym kierunku, że będzie jeden pas dla samochodów, parkingi po prawej stronie i kontrapas po lewej stronie, idąc od strony Rogatki. Dodatkowo będą 2 dodatkowe elementy w światłach sterujących drogowych, ulica Fabryczna i na Rogatce specjalne sygnalizatory dla rowerów. Kontrapas to wydzielony białą linią albo w całości zamalowany na czerwono pas dla rowerzystów, którzy będą poruszać się w przeciwnym kierunku do ruchu samochodowego. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w Poznaniu, Wrocławiu, Radomiu, a od minionego roku również u naszych sąsiadów w Ostrowie Wielkopolskim. Czy sprawdzi się i u nas? Czy zwężenie Śródmiejskiej do jednego pasa dla aut nie spowoduje w tym miejscu korków? Jestem przekonany, że ten jeden pas ruchu przy tym natężeniu samochodowym wystarczający będzie dla samochodów. Rowerzyści będą poruszać się kontrapasem od centrum do Rogatki. Od Rogatki do centrum cykliści pojadą, korzystając z pasa dla samochodów. Ścieżka rowerowa na Śródmiejskiej ma pojawić się do wakacji. W Funduszu Obywatelskim na 2015 rok zabezpieczono na ten cel 500 000 zł. Od poniedziałku od godziny 7 rano ulicą Chopina pojedziemy tylko w jedną stronę. Na odcinku od ulicy Piskorzewie w kierunku ulicy Kościuszki zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Zmiana wynika z natężenia robót. Drogowcy będą wykonywać frezowanie, rozbiórkę obecnej nawierzchni i układać nowe warstwy bitumiczne. Ruch jednokierunkowy będzie funkcjonował tam przez 1,5 tygodnia. A teraz zmieniamy temat. Kaliski samorząd otrzymał dziś miesięczną transzę pieniędzy na wypłatę świadczeń w ramach programu 500+. To aż 3,5 miliona złotych. Pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia do kaliskich rodzin trafią w poniedziałek. Dziś do Kalisza wpłynęło 3,5 miliona złotych od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na pierwszy miesiąc realizacji rządowego programu Rodzina 500+. 2% tej sumy, czyli 70 tysięcy złotych, pójdzie na jego obsługę. Pierwsze wnioski zostały już rozpatrzone. Formalnie decyzje dotyczące części wniosków już zapadły. Nie zostały one jeszcze wysłane do rodzin, bo czekaliśmy na przelew pieniędzy z budżetu państwa. Od poniedziałku wysyłamy pierwsze decyzje.
powiedziała nam Karolina Pawliczak, wiceprezydent Kalisza. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia. Im wcześniej ktoś złożył wniosek, tym szybciej otrzyma decyzję i ewentualne pieniądze w przypadku pozytywnego postanowienia. Jeżeli wniosek o przyznanie 500+ zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy, do 1 lipca włącznie, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. Do tej pory w Kaliszu złożono ponad 3,5 tysiąca wniosków, a to stanowi około 60% uprawnionych. 1185 formularzy przesłano przez internet. Blisko 2400 wniosków złożono osobiście. Sojusz Lewicy Demokratycznej krytycznie odniósł się do przyjętej przez Sejm ustawy dekomunizacyjnej. Uważamy, że jest dużo ważniejszych inwestycji w naszym mieście niż zmiana nazw ulic. A może zdarzyć się tak, że całość finansowania tego projektu spadnie na samorządy, mówią kaliscy przedstawiciele SLD. Sejm 2 tygodnie temu podjął ustawę, która znosi z polskiej przestrzeni publicznej wszelkie symbole komunizmu. Komunistyczne nazwy mają zniknąć z ulic, budowli i urządzeń użyteczności publicznej. Docierają do nas głosy mieszkańców, że są bardzo przeciwni temu, żeby zmieniać nazwy ulic. Mówimy chyba przede wszystkim o ulicy Hanki Sawickiej. Uważamy, że jest dużo więcej ważniejszych inwestycji w tym mieście, a może zdarzyć się tak, że całość tego projektu zostanie sfinansowana, czy zobowiązanie spadnie na samorządy. Jeśli ustawa przejdzie całą drogę legislacyjną, to samorządy będą miały rok na wybranie nowej nazwy dla ulic czy budynków. Tym samym z mapy Kalisza zniknie na przykład ulica Hanki Sawickiej czy Rumińskiego. To wiąże się z niemałymi kosztami. SLD obawia się, że spadną one nie tylko na samorządy, ale i na mieszkańców. Niestety nawet jak wymiana dowodu, który się kończy, upływa z danym terminem i to by była kwestią bardzo techniczną, ale i tak w tym czasie ten człowiek musi, nie wiem, zwolnić się z pracy, iść do urzędu, złożyć stosowny wniosek, bo bez wniosku takiego dowodu paszportu czy prawa jazdy nie otrzyma. Oczywiście tamte inne dokumenty wymagają opłat. PiS natomiast zaręcza, że mieszkańcy tych ulic w związku ze zmianą nazwy żadnych kosztów nie poniosą, a ważnych dowodów osobistych, na których widnieje jeszcze adres zameldowania, nie będzie trzeba zmieniać. To są niewielkie koszty, no to tabliczki trzeba wymienić. Naprawdę tylko wymiana tablic i poza wymianą tablic to no trudno mi powiedzieć. Natomiast pewne koszty związane też ze zmianą pieczątek poniosą przedsiębiorcy, to znaczy ludzie prowadzący, mający zarejestrowaną działalność gospodarczą właśnie przy tych ulicach. SLD podkreśla również, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to na temat wyboru nowych nazw ulic powinni wypowiedzieć się jej mieszkańcy. Na 1,5 miliona złotych szacuje swoje straty firma Unilas z gminy Blizanów, której maszyny zostały podpalone przez nieustalone osoby. W sprawę zaangażował się znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Za wskazanie sprawców wyznaczono wysoką nagrodę. W nocy z 11 na 12 kwietnia nieznani sprawcy podpalili maszyny w Tokarzewie koło Ostrzeszowa. Oba pojazdy stały na prywatnej posesji, gdzie doszczętnie spłonęły. Teraz właściciele sprzętu mogą stracić 3-letni kontrakt wart 33 miliony złotych. Sprawą zajmuje się już policja, jednak poszkodowanym to nie wystarczy. Dlatego o pomoc poprosili Krzysztofa Rutkowskiego. Znany detektyw zorganizował w czwartek w Kaliszu konferencję prasową. Nie chcę sugerować, że właściciel innej firmy jest organizatorem tego podpalenia, ponieważ by to było bardzo niesprawiedliwe. Ale może być tak, że ktoś, kto stracił mniej niż kontrakt, pracował, był zatrudniony w firmie, nagle stracił pracę, nagle napił się alkoholu, pod wpływem emocji pobudzonej jeszcze alkoholem, doprowadził do sytuacji takiej, że z zemsty podpalił tę maszynę. Biuro detektywa od środy prowadzi działania mające na celu ustalenie sprawców podpalenia. Co ciekawe, już kilka dni przed podpaleniem maszyny doszło do incydentu, uszkodzenia głowicy jednej z nich. Pręt metalowy wbity w jedno z drzew uszkodził łańcuch urządzenia. Maszyna Harvester służy do ścinki drzew i wstępnej tam obróbki
czyli przygotowania tam sortymentu, długości i tak dalej, okrzesania z gałęzi, a forwarder służy do zebrania tego pozyskanego drewna i przetransportowania do drogi wywozowej gdzieś. Detektyw Rutkowski liczy na dobrą współpracę z policją. Jak mówi, najważniejsze jest odnalezienie sprawców podpalenia i zabezpieczenie pozostałych maszyn. To nie jest afekt. To jest przygotowywanie się do niszczenia z premedytacją sprzętu należącego do firmy Uniras. To jest próba uszkodzenia, proszę Państwa, maszyny poprzez wbicie pręta metalowego w celu wyeliminowania tej maszyny z pracy, ale to było za mało dla sprawcy, czyli zauważył, że panowie dalej sobie doskonale dają radę i pracują. W związku z tym trzeba byłoby ich dalej ukarać za to, że pracują. Detektyw apeluje, by osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy, powinny zgłosić się do niego lub na policję. Na informatorach, który wskaże podpalacza lub osobę zlecającą podpalenie, czeka nagroda w wysokości 21 tysięcy złotych. Piosenki Zbigniewa Wodeckiego, Bajmucze grupy Lemon rozbrzmiały dzisiaj w Centrum Kultury i Sztuki. Wszystko za sprawą organizowanego już po raz 14 przez Szkołę Podstawową nr 7 Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 160 solistów i solistek z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się 60 młodych artystów. Młodzież rywalizowała w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy wykazali się niebywałym talentem. Nie musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłoczek snu. I słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj! Do pierwszego etapu zgłosiło się 160 uczestników. Jury wybrało 60 najlepszych. I dzisiaj odbywa się finał tego konkursu. Cieszymy się, że wśród uczestników jest dużo wykonawców z Kalisza, ale także z innych miejscowości. Zrozumiałem, by żyć, musisz chwytać dzień. Nastroje, jak widać wokół mnie, są całkiem pozytywne. Dzieje się dużo, jest dużo pozytywnej energii właśnie. Oczywiście stres jest, no bo zawsze jakiś stres jest, ale myślę, że będzie okej. Okay. Był stres? Super, normalnie, nie było żadnego stresu, no bo po co się stresować? Śpiewałam Powiedz stary, gdzieś ty był, w takiej aranżacji gospelowej, także trochę inna i taka moja interpretacja. Myślę, że było w miarę okej. Ja śpiewałam Pokaż na co cię stać, chodzę do klasy piątej i bardzo mi się podobało na scenie i w ogóle nie miałam stresu. Szalone wiruje usta, odkaczałka wariatka. Staram się znajdywać w każdym dziecku, no bo to większość są dzieci, a potem będzie jeszcze młodzież. Coś tak naturalnego, co mnie ujmuje. To, co przez wszystkie lata towarzyszy temu konkursowi, to radość ze śpiewania, radość z przygotowywania się z utworów i to musi być widoczne w zaangażowaniu, w wykonaniu dzieci. I zresztą jest to widoczne, bo naprawdę, naprawdę świetnie i widać, że z sercem i z duszą wkładają w to wszystko. Zabrała ze sobą wiarę w lepsze dni, bezsennych nocy, wielką tajemnicę. Parę osób tutaj rzeczywiście się zauważyło. Jak ja, jak moi jurorzy koledzy, zauważyliśmy parę osób, które rzeczywiście czują się na scenie bardzo dobrze, które gdzieś tam już zaczerpnęły tego bakcyla śpiewania na scenie. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji, zainteresowań, umożliwienie prezentacji tych umiejętności, wymiana doświadczeń. Średnio jest, szaro jest, to wiesz.
A my nadal pozostajemy w tym muzycznym klimacie w kawiarence Sultan. To okazja do posłuchania niezapomnianych piosenek Jeremiego Przybory, współtwórcy Kabaretu Starszych Panów oraz uczczenia setnej rocznicy jego urodzin, która miała miejsce w grudniu zeszłego roku. Muzyczny spektakl to efekt spontanicznie podjętej decyzji o współpracy kalickich aktorów i ostrowskich muzyków. Co z tego wyszło, można zobaczyć na deskach Centrum Kultury i Sztuki w niedzielę o 16:00. Jak zapewniają twórcy tego spektaklu, jest on muzyczno-teatralną podróżą w świat jednego z najwybitniejszych polskich tekściarzy i kabareciarzy, dowcipną i optymistyczną kompilacją tekstów i piosenek z różnych okresów życia Jeremiego Przybory. Usłyszymy takie przeboje jak Adio Pomidory, Bo we mnie jest seks czy Przeklnę cię, które zaśpiewają aktorzy Teatru imienia Wojciecha Buchzowskiego w Kaliszu, Agnieszka Dulemba-Kasza, Małgorzata Kołętkiewicz-Pawłowska i Lech Wierzbowski oraz Adam Wasiela z Ostrowskiego Teatru Piosenki. Artystom na scenie towarzyszył będzie zespół muzyczny pod dyrekcją Marka Raczyckiego. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Kaliszu ma nowego dziekana. Został nim profesor UAM, doktor habilitowany Piotr Łuszczykiewicz. Zagłosowało na niego zgodnie całe kolegium elektorów. O wyborze profesora Łuszczykiewicza na dziekana przeczytacie na portalu fakty.kaliskie.pl. Już teraz Państwa zachęcam do odwiedzania stron portalu. Dziękuję za uwagę. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia.